Dzień dobry, serdecznie witam i otwieram 8. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Mielcu. Serdecznie witam pana prezydenta, witam radnych, witam rodziców. O, widzę, mamy przedstawiciela starostwa, pana dyrektora Stanisława Tomzę również. Serdecznie witam. Witam przedstawicieli mieleckich mediów. Sesja dzisiejsza została zwołana w trybie artykułu 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, który mówi, że na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Gminy przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku oraz na podstawie paragrafu 24 Statutu Gminy Miejskiej Mielec, który dokładnie ten tryb opisuje. Na podstawie podpisanej przez radnych listy obecności jest na sali 21 w tej chwili radnych, bo jeszcze jeden doszedł, na 23, czyli stwierdzam, że dzisiejsza sesja jest prawomocna, czyli mamy prawomocne obrady. W myśl przepisów, tak jak poprzednio zawsze było, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji odbywa się w takim trybie jak poprzednio, czyli protokół jest wyłożony. Jeżeli ktoś z radnych ma uwagi, to proszę wnosić w trakcie sesji. Jeżeli nie, to protokół zostaje przyjęty. Dziękuję na razie. Wnoszę proszę Państwa o Państwo radnych. Wnoszę porządek przedstawiony w piśmie w zawiadomieniu z dnia 8 marca 2011 roku, gdzie głównym punktem, tak jak powiedziałem, jest wniosek grupy radnych. I będziemy rozpatrywać wniosek radnych dotyczący przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Mielcu w sprawie planowanej likwidacji zespołu szkół specjalnych imieniem Janusza Korczaka w Mielcu. W dniu dokładnie 4 marca wpłynął wniosek do przewodniczącego Rady Miejskiej w Mielcu, iż na podstawie paragrafu 24 ust. 3 punkt uchwały nr 38 z 2003 roku Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 20 marca 2003, Statut Gminy Miejskiej Mielec, wnosimy o zwołanie sesji Rady Miejskiej w Mielcu celem zajęcia stanowiska przez Radę w sprawie planowanej likwidacji Zespołu Szkół Specjalnych imieniem Janusza Korczaka w Mielcu. I dokument ten jest podpisany przez 6 radnych. Dokładnie przez radnych Jacka Kopacza, Zofię Kubiak, Aleksandra Kopcia, Jerzego Kopcia, Krzysztofa Szostaka i Mariusza Ryniewicza. W związku z tym ten dokument jest podpisany przez wystarczającą liczbę osób, tym samym jest zgodny z prawem. I do tego dokumentu jest dołączone stanowisko proponowane przez grupę radnych jako stanowisko Rady Miejskiej w Mielcu w sprawie planowanej likwidacji Zespołu Szkół Specjalnych imieniem Janusza Korczaka w Mielcu. Przeczytam może to stanowisko, żebyście Państwo, chociaż dołączone jest dla wszystkich radnych, niemniej przytoczę go. Podstawa prawna, tak jak wcześniej powiedziałem, czyli na podstawie paragrafu 23 ust. 2 punkt 3 uchwały nr 5/38/03 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 20 marca 2003 Statut Gminy Miejskiej Mielec. Rada Miasta Mielca wyraża swoje zaniepokojenie działaniami Rady Powiatu zmierzającymi do zlikwidowania Zespołu Szkół Specjalnych imieniem Janusza Korczaka w Mielcu. Naszą wątpliwość budzi zasadność likwidowania tak potrzebnej w środowisku placówki służącej niepełnosprawnym uczniom. Jej dogodna lokalizacja przy ulicy Żeromskiego daje uczniom poczucie bezpieczeństwa i w znaczący sposób wpływa na ich pozytywną integrację ze społecznością lokalną. Bliskość licznych instytucji publicznych, miejsc użyteczności, innych placówek oświatowych czy dworca autobusowego zapobiega ich izolacji społecznej. Decyzja o zamiarze likwidacji placówki z bogatą tradycją spełniającej wysokie standardy edukacyjne została podjęta zbyt pochopnie. Naszym zdaniem ograniczy ona dostępność do usług oświatowych wielu niepełnosprawnym obywatelom naszego miasta. W związku z powyższym apelujemy do Zarządu Powiatu Mieleckiego oraz Radnych Rady Powiatu Mieleckiego o ponowne przeanalizowanie i zmianę niekorzystnej decyzji dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych imieniem Janusza Korczaka w Mielcu i ich rodziców. Rada Miejska w Mielcu przekazuje powyższe stanowisko Zarządowi Powiatu Mieleckiego, Radzie Powiatu Mieleckiego, Kuratorowi Oświaty w Rzeszowie, posłom i senatorom Ziemi Mieleckiej.
I tu jest przewodniczący Rady Miejskiej do podpisania. Równocześnie wpłynęło pismo od rodziców do przewodniczącego Rady Miasta. My, rodzice niepełnosprawnych uczniów Zespołu Szkół Specjalnych imieniem Janusza Korczaka w Mielcu, protestujemy przeciw rozwiązaniu tej szkoły i przymusowym przeniesieniu naszych dzieci do ośrodka szkolno-wychowawczego wbrew naszej woli. Miejsce, w którym uczą się obecnie nasze dzieci, wybraliśmy świadomie. Uważamy, że taka szkoła specjalna powinna pozostać w tym miejscu, gdyż w zupełności zaspokaja ich potrzeby. Budynek Zespołu Szkół Specjalnych przy ulicy Żeromskiego jest kameralny, bezpieczny, a po remontach i rozbudowie warunki w nim spełniają nasze oczekiwania. To tu nasze dzieci zdobywają te najbardziej potrzebne umiejętności radzenia sobie w codziennym życiu, na co dzień integrując z otoczeniem, mając po sąsiedzku szkołę podstawową i liceum, urzędy i instytucje. Nie wysyłajcie ich na peryferię do pięknych gabinetów, bo tylko tu między ludźmi nauczą się, jak funkcjonować w realnych warunkach. Przykro nam, że już po raz trzeci musimy bronić dobra naszych i tak skrzywdzonych już pociech. Pozwólcie nam, rodzice, decydować o losie naszych niepełnosprawnych dzieci i pamiętajcie, że w niedawnych wyborach nasze głosy pozwoliły wam reprezentować interesy społeczności. Podpisana Rada Rodziców, przewodniczący Rady Rodziców Mariusz Ryniewicz. To są te pisma, które wpłynęły do Rady. Zaprezentowałem jej państwu. I w związku z tym, co było na poprzedniej Radzie prezentowane, bo padł wniosek o włączenie do porządku obrad na poprzedniej sesji, ustaliliśmy, że jeżeli spotkamy się na takiej Radzie, właśnie dzisiejszej, poświęconej temu tematowi, najpierw musimy niejako przejść wizję lokalną, czyli zobaczyć ośrodki jeden i drugi, jak to wygląda. W związku z tym 10 po, proszę radnych, do autobusu, wjeżdżamy do ośrodka szkolno-wychowawczego, następnie do szkoły na Żeromskiego i wracamy tutaj z powrotem. Także zapraszam teraz. Proszę bardzo. Proszę bardzo, będzie... Znaczy, ja chciałem odczytać stanowisko rodziców po wizytacji tego ośrodka i jeśli byśmy mieli jechać do tego ośrodka w tej chwili, to tutaj mamy rodziców, także ja bym prosił ewentualnie radnych, jeśli mają jakieś pytania do rodziców, chcieliby się też od nich bezpośrednio. Od nich bezpośrednio, jeśli by się chcieli coś dowiedzieć, to lepiej to jest zrobić teraz, ponieważ no, rodzice, wiadomo, ze względu na to, że mają opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, no pewnie nie będą mogli tutaj wrócić za chwilę. Także dobrze było, żeby radni też ewentualnie się zapytali rodziców, jeśli mają jakiekolwiek pytania. Natomiast ja chciałem przedstawić stanowisko Rady Rodziców, które jest niejako podjęte już po naszej wizytacji w tym ośrodku, które odbyło się bodajże w tamtym tygodniu. Chciałem je przedstawić tutaj szanownym państwu radnym. My jako rodzice uczniów Zespołu Szkół Specjalnych imienia Janusza Korczaka po odbytej wizycie w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i zapoznaniu się z warunkami, funkcjonowaniem i proponowanymi rozwiązaniami organizacyjnymi stwierdzamy, że nadal jesteśmy przekonani, iż nasze dzieci w zespole szkół specjalnych mają wspaniałe warunki do nauki, integracji i nauki w samodzielności w dorosłym życiu. Tym bardziej konsekwentnie będziemy bronić naszej szkoły, ponieważ położenie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego uniemożliwia szybki kontakt z dziećmi i pedagogami. Ogrom korytarzy, przestrzeni zakłóca orientację dzieci z upośledzeniem umysłowym. Połączenie schodami na każdym skrzydle stwarza niebezpieczeństwo dla dzieci niepełnosprawnych. Usytuowanie stołówki w innym budynku utrudni korzystanie z posiłku wszystkim dzieciom. Dzieciom z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym proponuje się umieszczenie w drugim budynku, przez co zostaną odizolowane od pozostałych dzieci. Szkoła jest położona na uboczu, nie sprzyja kontaktom ze społeczeństwem, instytucjami i całą infrastrukturą, pocztą, sklepami, kościołem, policją, pogotowiem. Lokalizacja wyklucza codzienne, spontaniczne kontakty ze zdrowymi dziećmi z innych szkół. Niemożliwością jest dostrzeżenie każdego dziecka w tak dużym budynku i w takiej liczebności. Nasze dzieci staną się tam anonimowe. Nagromadzenie 250 dzieci z różnymi stopniami i rodzajami niepełnosprawności spowoduje kumulację problemów wychowawczych, zachowań agresywnych, przyswajanie negatywnych zachowań. Wzrośnie zagrożenie, przez co nasilą się problemy zdrowotne, konieczność wizyt u psychiatry, neurologa.
My nie negujemy pracy pedagogów i osiągnięć dzieci ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, jedynie stwierdzamy, że w naszej szkole, zespole szkół specjalnych, dzieci mają wspaniałe, sprawdzone warunki do realizowania programu nauczania, rozwoju, integracji ze środowiskiem i przygotowania do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu. Dlatego uważamy, że dwie szkoły dla dzieci niepełnosprawnych mogą z powodzeniem funkcjonować i zaspokajać ich potrzeby, tak jak to było do tej pory. Jeśli zarząd powiatu chce poprawić warunki dzieciom niepełnosprawnym, to niech wysłucha naszych oczekiwań i raz na zawsze odstąpi od pomysłu likwidacji tak dobrej szkoły, jaką jest Zespół Szkół Specjalnych imienia Janusza Korczaka w Mielcu. To jest stanowisko Rady Rodziców odbyciu wizytacji rodziców w tym ośrodku. I ja bym prosił, żeby przed właśnie wyjazdem do tego ośrodka, póki mamy rodziców, ewentualnie tutaj radni, żeby się mogli ewentualnie dopytać i zapoznać się, dlaczego rodzice, no, mimo tych pięknych niby budynków, które tam są, są przeciwni likwidacji tej szkoły. Ja jeszcze tylko dodam, że w tym naszym stanowisku utwierdza nas również opinia kuratora oświaty, która została wydana w stosunku do likwidacji tej szkoły, którą bym tu prosił pana dyrektora, żeby przedstawił argumenty, jakie tam zostały użyte, dlaczego kurator oświaty jest przeciw likwidacji tej szkoły, jak również nasza akcja, którą żeśmy zorganizowali w stosunku do poparcia naszej inicjatywy, podpisy mieszkańców Mielca i powiatu mieleckiego. Na dzień dzisiejszy mamy 5,5 tysiąca takich podpisów, także też jest to jakiś argument, którym radni powinni się kierować. Również opinia negatywna Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Specjalnych też jest opinią negatywną. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, plan dzisiejszego spotkania był taki, jaki ustaliłem i nie możemy teraz zmieniać tego planu, dlatego że czeka pojazd, czekają ludzie w jednym i w drugim ośrodku. Spotykamy się tutaj około w pół do drugiej. Będą jeszcze inni przedstawiciele starostwa również i chciałbym, żebyśmy mieli wiedzę wtedy pełną. Także w tej chwili jedziemy do ośrodka na Smoczce, następnie do szkoły imieniem Janusza Korczaka i spotykamy się tutaj na sali. Dziękuję bardzo, na razie. Zapraszam radnych do autobusu. Tu autobus stoi. Witam ponownie, wznawiam obrady sesji Rady Miejskiej Nadzwyczajnej, tak jak przedtem mówiłem. Jesteśmy teraz po zwiedzeniu obydwu ośrodków, którymi jesteśmy zainteresowani. Proszę bardzo, mam informację, że pan wicestarosta za chwileczkę będzie. Będziecie mieli państwo pytania. Jest dyrektor Wydziału Edukacji, pan Stanisław Tomza. Będzie można za chwileczkę też zadawać pytania. Mamy pewien obraz wyrobiony, jak wygląda jeden ośrodek, drugi. I proszę bardzo, kto z Państwa chciał zabrać głos, zachęcam do dyskusji. Proszę bardzo. To może poprosimy pana dyrektora Stanisława Tomzę o przedstawienie wstępnej informacji dotyczącej tej sytuacji, a myślę, że później będą pytania do pana wicestarosty Andrzeja Bryły. O, już jest, tak jest. Serdecznie witamy pana starostę Andrzeja Bryłę. Śnieg go nie zasypał, wichura też nie porwała. Może proszę tutaj bliżej do nas troszeczkę. W związku z tym, że mamy pana wicestarostę, myślę, że w tej chwili chcielibyśmy jako radni zapoznać się ze spojrzeniem z drugiej strony, bo ze strony rodziców tutaj usłyszeliśmy wiele informacji na ten temat, obejrzeliśmy ośrodki, a teraz jak to wygląda ze strony organu prowadzącego, czyli Starostwa Powiatowego w Mielcu. Zapraszam pana starostę do mikrofonu. Mam przyjemność pierwszy raz przemawiać. Witam Państwa bardzo serdecznie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym w imieniu Zarządu Powiatu Mieleckiego przedstawić Państwu radnym krótko zakres podjętych działań oraz aktualną sytuację w przedmiocie przekształcenia szkolnictwa specjalnego.
Na wstępie pragnę podkreślić, że powodem przeprowadzanych przez nas zmian, powodem przekształcenia szkolnictwa specjalnego w żadnym wypadku nie są problemy finansowe w finansowaniu oświaty powiatowej, ani też aspekty ekonomiczne, które to elementy są w szczególny sposób podkreślane w wielu przypadkach likwidacji szkół i są one elementem dominującym. W naszym przypadku jest to chęć znaczącego poprawienia warunków prowadzenia procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz poszerzenie oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia specjalnego, które realizuje Starostwo Powiatowe. Zadanie inwestycyjne pod nazwą Modernizacja Szkolnego Ośrodka Wychowawczego, realizowane przy wkładzie własnym prawie 3 milionów złotych przy wkładzie własnym Starostwa Powiatowego oraz przy blisko 5-milionowym wsparciu środkami Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że nie budzi żadnych wątpliwości. Państwo sami widzieliście, oglądając dzisiaj bazę szkolną. Pozwoli nam na stworzenie doskonałej bazy, dającej możliwość lepszego i szerszego kształcenia dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami. I to jest główny powód, którym kieruje się Zarząd Powiatu Mieleckiego przy przekształcaniu szkolnictwa specjalnego. Chcę również zwrócić uwagę Państwu radnym, że wszelkie działania podejmowane w tym zakresie i na każdym etapie są i były prowadzone w sposób, moim zdaniem, otwarty, były też szeroko omawiane ze środowiskiem oświatowym. Pozwolę sobie przytoczyć 3 przykłady. Jeszcze w 2007 roku Komisja Edukacji Starostwa Powiatowego na swoim wyjazdowym posiedzeniu w Szkolnym Ośrodku Wychowawczym, wtedy jeszcze mocno zaniedbanym, nie boję się użyć tego słowa, było to spotkanie z udziałem Związku Nauczycielstwa Polskiego, Związku Zawodowego Solidarność Nauczycielska, ale również przedstawicieli nauczycieli Szkolnego Ośrodka Wychowawczego, jak również niektórych przedstawicieli rodziców Zespołu Szkół Specjalnych. I na tejże komisji między innymi analizowano możliwość połączenia obu placówek. Głosowany był nawet wniosek o pozostawienie uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w dotychczasowym budynku tutaj na osiedlu do czasu pełnej modernizacji Szkolnego Ośrodka Wychowawczego. Wieloletni plan inwestycyjny z 2008 roku jako jeden z pierwszych elementów, mówię o planie oczywiście Starostwa Powiatowego, zawiera modernizację Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, a lobbying w zakresie pozyskiwania środków prowadziliśmy zgodnie wszyscy, w tym również radni i parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, którzy w tym czasie ubiegali się również o wsparcie marszałka sprawującego władzę w Sejmiku Wojewódzkim. I wszyscy widzieliśmy potrzebę stworzenia wspaniałej bazy dla wszystkich dzieci z upośledzeniem, które uczą się w naszych placówkach. I trzecia sprawa, w głównych celach samego wniosku, jakie składało starostwo do marszałka wojewódzkiego, na czołowym miejscu było, i tutaj zacytuję, udostępnienie doskonałej, zmodernizowanej bazy wszystkim dzieciom objętym kształceniem specjalnym. Przyznacie Państwo radni, że wszystkie te działania wskazywały w finale na połączenie obu placówek i nie były trzymane w tajemnicy, co się nam zarzuca. Jeszcze krótko, jeżeli Państwo pozwolą, jaka jest sytuacja obecna. Po podjęciu 31 stycznia 2011 roku przez Radę Powiatu uchwały o zamiarze likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych, tutaj taka dygresja, niestety procedura formalno-prawna nie pozwala oficjalnie nazywać tego przekształceniem, chociaż jest to przekształcenie szkolnictwa specjalnego. Niemniej jednak w świetle przepisów formalno-prawnych polega ono na rozwiązaniu zespołu i likwidacji 4 szkół wchodzących w jego skład. Także po podjęciu tej uchwały przeprowadziliśmy również proces opiniowania i konsultacji tejże uchwały. Spotkaliśmy się z rodzicami Zespołu Szkół Specjalnych, następnie z nauczycielami tej placówki. Było również spotkanie z Radą Pedagogiczną Szkolnego Ośrodka Wychowawczego połączone z możliwością zwiedzania czy oglądnięcia nowej bazy przez rodziców Zespołu Szkół Specjalnych i radnych powiatowych. Wszystkie zgłaszane podczas tych spotkań i rozmów indywidualnych uwagi są na bieżąco bądź to wyjaśniane, bądź uwzględniane w dalszych działaniach zarządu dotyczących prowadzonego przekształcenia placówek. Wystąpiliśmy także o opinię wyżej wymienionej uchwały do Związku Nauczycielstwa Polskiego, do Związku Zawodowego Solidarność Nauczycielska oraz do podkarpackiego kuratora oświaty. Opinie obu związków są pozytywne, natomiast opinia kuratora jest opinią negatywną. Wskazano w niej na niedociągnięcia i zastrzeżenia co do sposobu realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego, jak również sposobu zarządzania specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym.
Przy czym, i to też pragnę podkreślić, zarówno jako długoletni nauczyciel, dyrektor, ale również takie jest zdanie zarządu, że te kwestie można bardzo skutecznie poprawić na etapie planowanego konkursu na dyrektora specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, jak również na etapie sporządzania i zatwierdzania arkusza organizacyjnego na kolejne lata szkolne. Natomiast, co dla mnie jest ważne, pan kurator w końcowej części opinii punktuje 5 konkretnych elementów. Pozwolę sobie je zacytować. Koncepcja funkcjonowania tej placówki po zmianie jest niedopracowana. Nie uwzględniono potrzeby zorganizowania przedszkola specjalnego. Nie uwzględniono potrzeby zorganizowania oddziałów dla uczniów autystycznych. Brak programu integracji społeczności obu placówek. Różnice w stylu zarządzania, tradycje i sposób postrzegania. Pan kurator punktuje te 5 elementów, które jego zdaniem nie dają podstaw do uznania za celowe i optymalne planowanej organizacji. Ale ja pragnę podkreślić, proszę Państwa, że jesteśmy w trakcie realizacji tych punktów bądź eliminowania niedociągnięć. Są planowane w tejże placówce zarówno oddziały przedszkolne. Mamy zrobioną analizę przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną co do ilości i wieku dzieci autystycznych, co do których możemy skierować ofertę edukacyjną i skierujemy ją. W tej chwili rady pedagogiczne obu placówek przygotowują działania programu integracji obu środowisk szkolnych. Natomiast pozostałe dwa punkty, tak jak powiedziałem, są do wyeliminowania i poprawienia w fazie opracowywania arkusza organizacyjnego. I proszę Państwa, pan kurator również, i to też pozwolę sobie zacytować, stwierdza, że dla optymalnego przeprowadzenia planowanej reorganizacji, czyli widzi możliwość reorganizacji placówki, tak ja to czytam, należałoby stworzyć dla uczniów przechodzących z zespołu szkół specjalnych do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego istotnie lepsze od obecnych warunki, i to zrobimy wypełniając te 5 punktów, wówczas możliwa będzie także pozytywna opinia w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład zespołu szkół specjalnych. Analizując, tak jak powiedziałem, dogłębnie te kwestie zawarte w opinii pana kuratora, uważamy, że do 1 września 2011 zostaną one bądź to w pełni zrealizowane, bądź skutecznie spełnione. I na koniec wspomnę, że usytuowanie oddziałów kształcenia specjalnego w jednym dużym, zmodernizowanym obiekcie, mimo że będzie to 250 uczniów, co też bardzo często jest podkreślane w tych negatywnych komentarzach naszej propozycji, jednak obiekt jest przystosowany na 300 osób, pozwoli też na racjonalizację kosztów finansowania oświaty powiatowej, umożliwi dalszy rozwój bazy, ale także pozwoli w sposób bardziej optymalny wykorzystać zasoby lokalowe starostwa, co dla innych, ale też mieszkańców naszego powiatu znacznie powinno polepszyć warunki ich obsługi jako petentów. I uważam, te kwestie biorąc pod uwagę jako zarząd, realizujemy koncepcję przekształcenia. Na ostatnim zarządzie uchwałą zarządu postanowiliśmy skierować do Rady Powiatu projekt uchwały o likwidacji szkół wchodzących w skład zespołu szkół specjalnych w Mielcu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Może proszę nie odchodzić. Spodziewam się, że będą jeszcze jakieś pytania ze strony radnych. Proszę bardzo. Pan radny Kopacz. Podniósł pan kwestię, że parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, radni zabiegali o te pieniądze. Chciałbym panu powiedzieć, że radni zawsze będą zabiegać. Z Prawa i Sprawiedliwości, czy posłowie, czy każdego szczebla, członkowie, będziemy zabiegać zawsze o pieniądze dla naszego miasta, ale to my nie odpowiadamy za realizację tego projektu, tylko starostwo. Także proszę nie używać takiego argumentu, bo to jest naprawdę niskich lotów. Powtarza pan argument, jak usłyszałem przed chwilą od pana dyrektora. Ja nie używam tego, panie radny, jako argumentów, natomiast chciałem po prostu pokazać zakres działań. Kiedy daleko było jeszcze i kiedy staraliśmy się o środki, wszyscy jakby widzieliśmy taką potrzebę. Można byłoby cytować również wręcz wypowiedzi radnych z tej komisji i to nie o to chodzi, żebyśmy się licytowali, tylko ja chciałem podkreślić, że wszyscy, zarówno radni ówcześni koalicyjni, ja akurat też byłem wtedy radnym opozycyjnym, tak jak i koledzy z Prawa i Sprawiedliwości, bo to była poprzednia kadencja i wszyscy mówiliśmy jednym głosem, że trzeba się starać o te środki, trzeba zmodernizować specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy i wyraźnie wtedy na komisjach i na Radzie mówiliśmy o tym, że będzie połączenie tych szkół. O to mi chodziło i w takim kontekście sformułowałem to stwierdzenie. Rozumiem. No to ja chciałbym zapewnić, że my jako Prawo i Sprawiedliwość zawsze będziemy, nieważne dla kogo, zawsze będziemy o te pieniądze zabiegać. To jesteśmy zgodni, bo my też. Drugie moje pytanie. Umiejętnie pan pominął jedną kwestię w opinii pana kuratora. Powiedział pan, że dzisiaj mamy
10 marca, więc do września, do 1 września mamy 5 miesięcy, jak dobrze liczę, 6. Tak. Kurator oświaty pisze tak, że była kontrola pierwsza w 2008 roku, gdzie wytknięto poważne uchybienia i do 2010 roku te uchybienia nie zostały usunięte, czyli 2 lata. Jak pan teraz widzi, żeby to zrobić w pół roku? To znaczy, to nie jest tak, wie pan, musielibyśmy się tutaj wgłębić na przykład w metodykę i przepisy dotyczące nadzoru pedagogicznego nad szkołami. Ja znam te zastrzeżenia, ponieważ jako wicestarosta odpowiedzialny za oświatę w trybie najszybszym zapoznałem się ze sprawami edukacji i zdrowia, bo wydają mi się to 2 kluczowe wydziały, więc znam te sprawy. I owszem, chodzi tutaj o to, że nie wszystkie zalecenia kontrolne były realizowane bądź realizowane we właściwy sposób. I oczywiście trzeba się tym zajmować, że tak powiem, permanentnie, ale jeszcze raz powtarzam, to są rzeczy, które przede wszystkim należy wyeliminować na etapie nadzoru, bądź też na etapie, tak jak powiedziałem, zarządzania tymi szkołami, wyłonienia optymalnego modelu zarządzania. To moim zdaniem, oczywiście ja nie polemizuję z panem kuratorem, ale akurat to nie jest element, który ma rzutować, bo po prostu przyjdą następni doskonali fachowcy, zostanie wyłoniony dyrektor, gdzie zarząd będzie po prostu przy konkursie patrzył przede wszystkim na sposób zarządzania tą szkołą i będziemy oczekiwać realizacji właściwej wszystkich zadań, jakie należą do dyrektora i do kierowania placówką. Oczywiście ja tego nie pominąłem, ja wskazałem swoim tym, że zostały wytknięte błędy i problemy. W opinii jest jeszcze coś takiego, że istnieją liczne przesłanki wskazujące na poważne zagrożenia dla funkcjonowania specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. No ja je przytoczyłem te 5. Po reorganizacji. Przytoczyłem te 5 i powiedziałem, że praktycznie na wszystkie już w tym momencie można skutecznie odpowiadać i mówić, że one są realizowane bądź będą realizowane od 1 września. To znaczy, ale nie mamy pewności, czy będą zrealizowane. No proszę pana, do wielu rzeczy nie mamy pewności. Ale... Coś ja mogę panu więcej znaczy, na ten wie pan, temat no, bo powiedzieć. To nie jest tak, że przesuwamy jakąś maszynę z jednego pomieszczenia w drugie, tylko to są dzieci specjalne. Proszę pana, co do tego, że dotyczy to, że tak powiem, delikatnej materii i dla mnie rzeczywiście największym problemem jest tutaj psychika dzieci i ich reakcja na to, co my zrobimy. Tylko że dziwnym zbiegiem okoliczności ja jako odpowiadający za oświatę, zarząd i osoby, którym, czy dyrektor wydziału u nas, no każdy, kto jakoś patrzy na to, moim zdaniem tak w miarę rzeczowo, patrzymy, co zrobić, żeby tym dzieciom pomóc. Czyli żeby ewentualnie zminimalizować skutki, żeby sprawa dowozu nie stanowiła problemu. Wszystkie te rzeczy, które państwo zgłaszacie, został zgłoszony problem źle usytuowanej stołówki. Może nie źle, ale nieszczęśliwa sprawa 2 pawilonów. Ja już na to niejednokrotnie odpowiadałem. Co najmniej w tej chwili 3 rzeczy są do zrobienia od ręki, a o 4 rozmawiamy i dyskutujemy. Jest zlecona koncepcja i kosztorys przygotowania choćby połączenia. Natomiast są 3 rzeczy, które można od ręki zrobić i na pewno tym dzieciom ułatwimy te sprawy. I wie pan, chodzi o to, żebyśmy my dorośli stworzyli takie możliwości, żeby te dzieci jakby przeszły to w najbardziej bezpieczny i dla nich spokojny sposób. Natomiast jeśli szukamy tylko ognisk zaczepnych, no to wtedy na pewno na dzieci się będzie przenosiło. Jeszcze raz powtarzam, do tych 5 rzeczy, które pan w tej chwili wymienił, na 3 praktycznie jesteśmy już przygotowani do realizacji, 2 będziemy dopracowywać. Pan mówi o tym, że no pan będzie się starał wszystko, żeby polepszyć tym rodziców. Ja mam takie pytanie w związku z tym do rodziców, którzy tu są. Czy oni chcą takiego polepszenia? Znaczy, wie pan, ja powiem tak, nie chciałbym się wdawać w jakieś wyliczenia i w ten, natomiast powiem tak, na spotkaniu w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym było państwa rodziców pewnie ponad 50, jeśli dobrze tak, znaczy ja może nie liczyłem, ale na pewno było to około 50 osób, bo autokar chyba jechał nawet 2 razy. I powiem szczerze, były 3 konkretne pytania, na które odpowiedzieliśmy, czy odpowiedziałem. I ja nie usłyszałem aż takiego zaprzeczenia. Natomiast no tutaj, ja nie chcę polemizować, ile rodziców jest za tym, ile przeciwko, bo to pewnie jest kwestia, no nie wiem, polemiki bym powiedział. Natomiast, znaczy, chce pan radny mówić o podpisywaniu list, tak? No wie pan, znaczy ja też nie będę, każdemu wolno w kraju demokratycznym robić referendum czy podpisywać listy. Ja natomiast widziałem, jak to podpisywanie wygląda. Przede mną mężczyzna idący z kościoła dostał taką teczkę otwartą. Prawo i Sprawiedliwość zbiera listy przeciwko likwidacji szkół. Ale no proszę pana, dlaczego nie? Ale to wie pan, to... O, masz. No ja szedłem i widziałem. Może. I pan podpisał i na tym się zakończyło, no to wiecie. Właśnie, proszę państwa, prosiłbym, żeby nie przekrzykiwać, bo nie jesteśmy na targu, tylko mamy konkretnie odpowiadać na, zadawać pytanie i odpowiadać.
przepraszam, jeśli chodzi o podpisy, no to zbierali rodzice i są tu rodzice, którzy zbierali te podpisy, a więc mogło się gdzieś zdarzyć, akurat, że na pana trafiło, że to było Prawo i Sprawiedliwość. Nie, ale ja też, ja też nie neguję zbierania podpisów. No tak, ale pan wybiera, wybiera smaczki, które rzutują okay. po prostu na całą sytuację. Myślę, że są... Jeszcze jedno pytanie, panie przewodniczący. Tak, proszę bardzo. Moje pytanie jest takie, bo nie uzyskałem takiej odpowiedzi od pana dyrektora Tomzy. Jeżeli chodzi o te dwie szkoły, wiemy, że ośrodek jest gorzej zarządzany, tutaj z tej opinii to wynika wprost, że tamten ośrodek jest źle zarządzany, ta szkoła jest dobrze zarządzana tutaj, czyli imienia Janusza Korczaka. Pytanie o ekonomię. Ile musi tutaj Rostow dokładać do specjalnego ośrodka, ile dokłada do, tutaj do zespołu szkół? Proszę państwa, w ogóle wypowiedzi niektórych osób, już nie, oczywiście bez nazwisk, bo to nie ma sensu, są zupełnie tak, jakby ktoś nie znał bądź nie rozumiał zasady funkcjonowania i finansowania oświaty powiatowej. Starostwo powiatowe jak dotychczas i w następnym roku również nie dokłada żadnych środków do wszystkich szkół powiatowych. Subwencja w wysokości 53 milionów, w tej chwili chyba 120 tysięcy po korekcie, wystarcza nam, oczywiście z uwzględnieniem dochodów budżetowych, które szkoły nam zgłosiły, wystarcza nam na pokrycie tych środków, a więc nie dokładamy. I stwierdzenie jednego z radnych, gdzieś na łamach gazety, którą wczoraj czytałem, co się stanie, kiedy zostanie wstrzymana dotacja do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, jest mocno chybiona albo pokazująca o zupełnej nieznajomości tematu. Nie ma żadnej dotacji ani do funkcjonowania zespołu szkół specjalnych, ani do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. W takim razie, no, obydwie szkoły dobrze funkcjonują, są wydolne finansowo. Po co uszczęśliwać tych rodziców na siłę? Jeżeli pan uważnie słuchał, no to ja przedstawiłem nasze argumenty i po prostu no, powtarzać ich chyba nie ma potrzeby. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę, pani radna Zofia Kubiak. Panie dyrektorze, ja mam pytanie. Pan już wspomniał, że się zastanawiacie państwo, jak to zrobić. Jak zamierzacie państwo zorganizować dowóz dzieciom, które do tej pory nie były dowożone busami, bo z różnych względów, zależnych od dziecka, rodzice musieli je dowozić sami. Przywiozą je w tej chwili autobusem na stację, tutaj było blisko. Tam autobusy przyjeżdżają o różnych godzinach, trudno do każdego dziecka podstawiać busik. To jest... Drugie, ja tak słuchałam bardzo uważnie pana wypowiedzi, ja słyszałam najczęściej słowa... Baza, racjonalizacja kosztów, trzeba modernizować. Niewiele słyszałam o dzieciach. Niby to wszystko dla dobra dzieci, ale naprawdę jest pani dyrektor Centrum Pomocy Rodzinie. I gdybym panią dyrektor zapytała, czy lepiej jest zorganizować dom dziecka w pałacyku luksusowo wyposażony i zapewnić bazę, i zracjonalizować koszty, czy dać dzieci do rodzin zastępczych, czy zrobić małe domy, jak gdyby rodzinne, to co? Co by pani dyrektor odpowiedziała? Przepraszam, że pani radna, ale jakoś tak powołuję ten argument. Zawsze mniejszy ośrodek jest bardziej kameralny, dzieci są ze sobą związane. Ja rozmawiałam z mamą, która przez drogę przypadkowo się zapytałam, jak pani to widzi, ona mówi... Proszę panią, no dziecko w dwóch szkołach się już nie przyjęło. W tej szkole czuje się wspaniale. No rodzice widać całym sercem chcą. Dlaczego państwo im to robicie? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Znaczy, proszę bardzo, tak. Jeżeli chodzi o pierwsze pani pytanie, problem dowozu mamy w miarę dokładnie zdiagnozowany. W tej chwili bodajże 49 dzieci. Mówię z pamięci, więc mogę się nieco pomylić, ale na pewno są to dane bardzo zbliżone do tych właściwych. 49 dzieci jest dowożonych w tej chwili na koszt 6 gmin Starostwa Powiatowego i w ich przypadku to jest po prostu kwestia ustalenia tylko miejsca dowozu. Jest bodajże 17 dzieci, które na wniosek rodziców korzystają z dowozu we własnym zakresie, tak jak pani radna powiedziała, i otrzymują zwrot kosztów dojazdu od organów gminnych. W tym przypadku myślę, że będziemy indywidualnie rozmawiali i jeśli rodzice uznają, że taki dowóz jest niewystarczający, w każdej chwili mogą zmienić decyzję i będą te dzieci dowożone przez daną gminę, bo to jest obowiązek gminy, dowiezienie dziecka, więc mogą być dowiezione niekoniecznie na dworzec autobusowy, tylko do szkoły.
Następna sprawa, dzieci z miasta. Oczywiście przy tej lokalizacji placówki część dzieci była przyprowadzana przez rodziców, część może nawet sama przychodziła do szkoły, ale również gmina miejska Mielec, czyli obecny tutaj pan prezydent i jego pracownicy, mają obowiązek zrealizować ten dowóz. Ja zresztą rozmawiałem niejednokrotnie i wiem, że taki dowóz zrealizowany będzie. Na pewno pozostaną kilka, może kilkanaście przypadków, które będą przypadkami... Jest na przykład 5 przypadków z Radomyśla, gdzie według nas w ogóle źle jest prowadzony ten zapis ustawy. I tutaj z panem dyrektorem Tomzą prowadzimy rozmowę z urzędnikami gminy Radomyśl, żeby to poprawić i być może ci rodzice nagle okaże się, że dostaną zwrot kosztów, których do tej pory nie otrzymywali ze względów, powiedzmy, błędnych decyzji urzędniczych. Zostanie kilka czy kilkanaście przypadków, natomiast na wyposażeniu Szkolnego Ośrodka Wychowawczego jest bus, jest etat kierowcy i te szczególne przypadki będziemy wymagać od dyrektora zarządzającego tą placówką, ażeby te szczególne przypadki w szczególny sposób rozwiązać po prostu. Natomiast co do tego, o czym pani radna powiedziała w drugim punkcie, no wie pani, ja uważam tak, mówiła pani, że mówiłem dużo o bazie, dużo o restrukturyzacji. Może rzeczywiście, natomiast no, jestem też pedagogiem i powiem tak. W wielu miejscach jest podkreślana wspaniała praca zespołu nauczycielskiego w zespole szkół specjalnych. Wszyscy nauczyciele przechodzą razem z tymi dziećmi. Wszyscy nauczyciele, którzy byli wychowawcami danych oddziałów i w danych klasach uczyli, jeśli tylko będzie taka wola rodziców, tychże nauczycieli, arkusz organizacyjny będzie tak stworzony, aby mogli to robić dalej. Uważam, że w dużo lepszych warunkach ci wspaniali pedagodzy będą to robić jeszcze lepiej i to będzie z korzyścią dla dzieci. I my też myślimy o dzieciach. Proszę bardzo, pani Zofia Kubiak. Jedno słowo. Panie dyrektorze, to nie jest przypadek, to znaczy jest tak, a dziecko. Propos, miałem się nie zwracać, ale od 30 listopada nie jestem już dyrektorem szkoły, także... Proszę, może pani powtórzyć. Nie, no bo... Nie, ale przepraszam, panie starosto, mnie bardziej chodziło o to, że dziecko to nie jest przypadek. Pan cały czas mówi, że będą przypadki, a to tylko tak na marginesie. Okay. To jest dziecko, nie przypadek. Okay. Ja rozumiem, czasami się kierujemy emocjami, ale myślę, że kultura wzajemna, wiemy o co chodzi, że na pewno tutaj złych intencji nie ma, ani z jednej, ani z drugiej strony. Proszę pan radny Rynkiewicz. Ja chciałem zapytać pana starostę takie jedno pytanie tylko. Czy pan jako pedagog jest przekonany, że 250 dzieci niepełnosprawnych w jednym miejscu to jest ich integracja ze społeczeństwem, czy izolacja? Absolutnie o żadnej izolacji nie ma tu mowy, jestem o tym przekonany. Czyli uważa pan, że to jest integracja ze społeczeństwem w tamtym ośrodku? Tak. Gratuluję panu takiej odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Aleksander Kopać. Panie starosto, ja się bardzo cieszę, że starosto potrafi pozyskiwać środki z Unii Europejskiej i chwała za to, że te 5 bodajże milionów zostało tam przeznaczone. Ale kto daje, ten stawia pewne warunki i śmiem twierdzić, że tam były postawione pewne warunki, na jakich zasadach ta pomoc czy ta dotacja będzie udzielona. Ja bym bardzo prosił, aby pan nam tutaj przedstawił po prostu, czego donator, który te pieniądze na te specjalne, no, na ten ośrodek, w którym żeśmy byli, przeznaczył, jakie postawił warunki i dlaczego te warunki nie zostały do dzisiaj w jakiś sposób spełnione. To znaczy chodzi o liczbę, która tam ma dzieci, która tam ma uczęszczać do tej szkoły. Najprościej zrobić to likwidując jedno ze szkół i te dzieci dając tam. Z tych 113 dzieci, które uczestniczą do szkoły imieniem Korczaka, skąd pan starosta jest pewny, że rodzice akuratnie zdecydują się i oddadzą dzieci do tamtego? Przecież w dobie klasy, które są klasami integrującymi, z powodzeniem rodzice mogą posłać szczególnie spoza powiatu, a także i z terenu miasta. I tam żadne dziecko może nie trafić. W związku z tym, jak pan starosta to widzi? I jeszcze dwie daty się tutaj w oświadczeniu kuratora pojawiają. 25 luty. Jedna mówiąca, jak jest prowadzona szkoła tutaj w mieście i druga, jak jest prowadzona
tam na Smoczce. My jako radni miejscy nie jesteśmy przeciwko szkole na Smoczce. Niemniej jednak opinia jedna i druga kuratora no, jest horrendalnie różna. Dziękuję. Znaczy tak, do końca nie wiem, nie. Na jakie pytanie mam odpowiedzieć, ale odpowiem może tak na tyle, na ile, właśnie. Że tak powiem, zrozumiałem. Co do warunków stawianych przez tego, który udziela środków, nie odpowiem w tej chwili, dlatego że przede wszystkim ja nie brałem ze sobą projektu. No, rozumiem, że pan przewodniczący mówi tutaj o warunku ilości dzieci. Warunek, ja bym powiedział tak, jak powiedziałem, w tych celach, założeniach projektu pojawia się, że to będzie ośrodek, który będzie kształcił, wychowywał i sprawował opiekę, rewalidację i socjoterapię dla około 250 uczniów. Ja powiem szczerze, nie potrafię dzisiaj odpowiedzieć, może jeszcze jestem zbyt mało doświadczonym wicestarostą, nie mam tej wiedzy, czy to jest warunek postawiony przez dającego pieniądze, czy też było to po prostu jako cel projektu we wniosku i nie widzę tutaj jakby powiązania. Natomiast, no wie pan, to jest zawsze jest ryzyko. Jeżeli prowadzimy rekrutację do szkół, to my nigdy nie wiemy, to na jakiej podstawie udzieliliśmy zgody na 48 oddziałów w innych placówkach. Nie wiemy, ile dzieci się do końca zapisze. Na bieżąco, robiąc arkusz organizacyjny, będziemy sytuację monitorować na bieżąco i będziemy się starali wyjść, proszę pana, także z szerszą ofertą. Zaproponujemy kształcenie dzieci autystycznych, o czym wspominał pan kurator i do czego my jesteśmy już przygotowani. Zaproponujemy utworzenie bądź to oddziałów przedszkolnych, bądź przedszkola specjalnego. Tutaj jest jeszcze kwestia dyskusji, czy będzie porozumienie z Urzędem Miasta i przedszkole specjalne, czy będą oddziały przedszkolne, które nie wymagają porozumienia. Będziemy po prostu poszerzać ofertę tak, aby do tego ośrodka pozyskiwać również nowych uczniów i nowych wychowanków. To jest element ryzyka, który występuje w wielu zawodach, także w zawodzie nauczycielskim i w planowaniu pracy poszczególnych szkół. Tam. Czyli nie ma takiej granicy, że po prostu z dniem 30 września mogą być odebrane pieniądze z projektu, dlatego że nie został on zrealizowany, czyli wymagania, remont, tyle i tyle dzieci. Tak mówią projekty. Ja takiej granicy nie znam, także myślę, że jej nie ma. Myśli pan, że jej nie ma, tak? Tak, albo uważam. Nie jest pan pewny, czy znaczy, proszę nie pana, wiem. No jakbym był pewny, to bym panu tak odpowiedział. Mówię, że nie znam takiej granicy, uważam, że jej nie ma. Nie spotkałem się do tej pory w swoim urzędowaniu gdziekolwiek z takim postawieniem warunków. Czyli można powiedzieć, że to nie jest przyczyna likwidacji tej szkoły tutaj? Nie, no ja powiedziałem oczywiście, że nie. Przyczyną likwidacji, przyczyną przekształcenia, które tworzymy, jest udostępnienie całej tej bazy dla wszystkich dzieci. Taki był plan zarówno poprzedniego zarządu, jak i kontynuacja w obecnym składzie. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę. Radna Gadomska. Znaczy tak, oczywiście to jest argument, który często pada na spotkaniach dotyczących przekształcenia. Znaczy w mojej opinii trudno mówić tutaj o pawilonie. Jest to, że tak powiem, prawidłowe usytuowanie wejścia również z podjazdem dla niepełnosprawnych z uwzględnieniem tak zwanego wiatrołapu, gdzie znalazły się pomieszczenia na szatnie, na dyżurkę woźnego i chyba jedno dydaktyczne. Ale to nie będziemy, oczywiście nie będę polemizował absolutnie. Jest to inwestycja za około 200 tysięcy złotych, nie ulega wątpliwości. Są różne koncepcje przekształcania szkolnictwa. Niektóre samorządy, wiedząc czy planując takie przekształcenie, nie inwestują ani złotówki, czekają, że tak powiem, aż baza wyniszczy je całkowicie i wtedy jakby nie ma tutaj żadnego argumentu. Zarząd Powiatu Mieleckiego przez całą poprzednią kadencję wychodził z innego założenia. Modernizując, oczywiście przy dużych staraniach, to wszędzie podkreślam, jest tutaj pani dyrektor i kolejny raz to podkreślę, przy dużym zaangażowaniu pani dyrektor, przy dbałości o to, żeby ta szkoła funkcjonowała poprawnie, zarząd asygnował pieniądze nie tylko na ten segment. Wcześniej wyraził również zgodę na wymianę okien, stolarki okiennej, prawda? Także ta szkoła po to, żeby na bieżąco te dzieci miały dobre warunki kształcenia. Ale również, proszę państwa, co też już podkreślałem zarówno do gazet, jak i w mediach regionalnych, nie ma nigdzie planów sprzedaży, robienia prezentu prywatnym inwestorom.
ten obiekt będzie służył zasobom starostwa i będą tam usytuowane jednostki starostwa. Dzisiaj nie potrafię jednoznacznie odpowiedzieć, które, ale gdyby na przykład przyjąć koncepcję, że będzie tam powiatowe centrum powiatowe centrum pomocy rodzinie, to ja myślę, że te osoby, które odwiedzają panią dyrektor Wdowiarz i jej pracowników, również osoby niepełnosprawne i widzą, jakie tam są warunki, ja myślę, że jeżeli tutaj usytuujemy na przykład między innymi powiatowe centrum pomocy rodzinie, to ci ludzie będą bardzo zadowoleni z tego, że poprawią się im warunki obsługi jako petentom jednej z jednostek starostwa. Także taki był cel zarządu, kiedy inwestował te pieniądze w tą modernizację, rozbudowa, trudno tutaj chyba o tym mówić, w tą inwestycję powiedzmy. Proszę bardzo. Pani, może się proszę przedstawić? Znaczy, no, ja wiem, tutaj trudno mi jest. Tak jest. Moment. Nie to. No ale dobrze, ale rozumiem, że teraz też z mamą czy z tatą jeździ. Proszę bardzo. Czy, ale to nie wiem, bo nie rozumiem. A do tej pory jak dojeżdża, jakby? To też wraca o którejś tam godzinie. Natomiast dowóz wydłuży się o ile? No, w zależności od tego, z której strony powiatu będzie dowożone, to może to być od 2 do kilku minut, czy do 10, prawda? Nie. Nie wiem, o co chodzi. No, proszę Państwa, ale chodzi o to, żeby tutaj nie... Po kolei mówić, w tym sensie ja tutaj do Państwa się zwracam, a nie przekrzykiwać się. Proszę bardzo. No to proszę Państwa, no my będziemy te same rozwiązania musieli zastosować. No przecież tak nie pozostawimy dzieci bez opieki. Natomiast kwestia wstawania będzie tutaj praktycznie o tej samej godzinie. No, trudno mi jest zgodzić się z tym, że wydłuży się dowóz. Mówię, w niektórych momentach może się nawet skrócić, jeżeli to jest z drugiej strony starostwa. Miasta, przepraszam. Znaczy, rozumiem, że pani nie było na spotkaniu w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Ja rozumiem, więc ja, jeśli pan przewodniczący pozwoli, to odpowiem jeszcze również na tę kwestię. Dobrze, pozwólmy odpowiedzieć panu staroście, proszę bardzo. Na tym etapie widzimy 3 rozwiązania, które można wprowadzić od razu i 4, które jest rozwiązaniem na pewno trudniejszym, kosztochłonnym, ale również wykonalnym. Po pierwsze, dyrekcja, która będzie zarządzała szkołą, musi dokonać optymalnego ulokowania poszczególnych oddziałów tak, aby w pawilonie, w którym znajduje się ta stołówka, były te dzieci, którym byłoby najtrudniej zmieniać lokalizację. To jest pierwsza rzecz. Następna kwestia jest taka, że na pewno sporo dzieci, zresztą nie tylko, ja to wiem po prostu po rozmowach z nauczycielami, sporo dzieci je po zakończeniu zajęć, bądź idąc do internatu, bądź jadąc do domu. Jeżeli takie dziecko ubierze się w tym pawilonie, w którym nie ma stołówki, przejdzie
i zdejmie na okrycie wierzchnie, zje obiad i będzie gotowe dalej do wyjazdu, uważam, że to nie jest rozwiązanie, które byłoby, sprawiałoby trudność. Trzecie rozwiązanie, szczególnie w bardzo trudnych warunkach pogodowych, to pozostawienie sali, która spełniać będzie wymagania jadalni i przywiezienie, przetransportowanie obiadów z jednego budynku do drugiego. I tak jak powiedziałem, czwarte, pewnie najlepsze, to jest połączenie tych dwóch pawilonów. Ja już o tym powiedziałem, że zleciłem przeanalizowanie kosztów i koncepcji, jak to można zrobić i będziemy się nad tym zastanawiali. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Kopacz. Panie starosto, wie pan, tak pełne jest pana wymowy, bo pan mówi tak, to zrobimy, to planujemy, to zrobimy. Czyli jesteście kompletnie na to nieprzygotowani, tak? No taka jest prawda, to zrobimy, to może przerobimy, to koncepcja, znaczy, tak pan, to wygląda. Nie, no proszę pana, chyba rozmawiamy na dwóch różnych poziomach. Jeżeli ja mówię, że to są trzy konkretne rzeczy, które trzeba zrobić w obiedzie, no to jak pan może mówić, że jesteśmy kompletnie nieprzygotowani? Czyli jeżeli pójdzie decyzja, że to pomieszczenie zostaje na jadalnię, no to no czego pan tutaj w tym momencie oczekuje, jeśli chodzi o te trzy rozwiązania? Jeżeli mówię o tym, że dzieci, no, czy pan się nie spotkał z tym, że dzieci kończą zajęcia i wtedy idą na obiad? No więc jeżeli dziecko się ubierze i przejdzie do obiektu, cóż ja tutaj więcej mogę, no bo pan mówi, że jesteśmy kompletnie nieprzygotowani. To znaczy, wie pan, nie, bo chodzi o to, że wy likwidujecie szkołę, a nie jesteśmy, chcecie przenieść te dzieci do innej, która nie jest przygotowana. Jest i będzie przygotowana. To jakieś dziwne są obiekcje tutaj i kuratora, i pan mówi, że to musimy zrobić. Dziękuję. Proszę bardzo. Przepraszam. Dobrze. Pani tam jeszcze prosiła o głos. Proszę bardzo. Momencik.
Dobrze, dziękuję. Tam pani jeszcze prosiła o głos. Już nie? Aleksander Kopeć jeszcze. Ja tylko chciałem zapytać rodziców, którzy tu dzisiaj przybyli, czy w starostwie państwo byli na podobnej sesji i mieli możliwość wypowiedzenia się, czy też takiej możliwości nie było? Nie, no jak nie? Przepraszam bardzo, no może pan, muszę zaprotestować. Odpowiedzi. Odsyłam też, żeby pan przewodniczący ewentualnie zerknął na zapis sesji. Rodzice byli w ilości, myślę, ponad 30 rodziców na pewno i była możliwość zabierania głosu na sesji. Oczywiście w sposób uporządkowany pan przewodniczący po prostu określił, czy to długość wystąpienia, czy żeby po prostu przedstawiciele rodziców się przygotowali. Proszę Państwa, było powiedziane, żeby przygotować wystąpienia w imieniu rodziców i tyle osób wystąpiło, ile było przygotowanych w tym temacie. Nie było tutaj możliwości, powodów, żeby ograniczać to. Dobrze, myślę, że jako jeszcze udzielimy na koniec Pani głosu. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, jeszcze ja, dobrze? Dziękuję. Myślę, że jeszcze powiem szczerze, na koniec też byłem na sesji, nie dostrzegłem zabierania mikrofonu, ale dobrze, nie będę polemizował, natomiast odpowiem w ten sposób. Byliśmy na ponad dwugodzinnym spotkaniu, byli członkowie zarządu, przewodniczący rady, radni. Ponad dwie godziny, tyle ile tylko Państwo mieliście ochotę, rozmawialiśmy z rodzicami w Zespole Szkół Specjalnych. Praktycznie byliście Państwo nieograniczeni, wręcz nauczyciele czekali na swoje spotkanie. I myślę, że tutaj, no jeśli ktoś uważa inaczej, to chciałbym, żebym to usłyszał w oczy, bo ja byłem osobiście i wiem, jak to było. Proszę Panią, przepraszam. Proszę usiąść. I będzie jeszcze sesja 31 marca, bądź 30. Ogłoszenie oczywiście będzie z odpowiednim wyprzedzeniem i też możecie Państwo w tej sesji uczestniczyć. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w takim razie przystępujemy. Tak. Momencik. Proszę bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, wysłuchaliśmy głosy, byliśmy na wyjazdach w jednym, drugim ośrodku. Przystępujemy w takim razie do procedury, ale myślę, że w tym momencie właśnie, ponieważ powiedziałem, że będziemy zmierzać ku końcowi, proszę bardzo, jeszcze radny Szyszka chciał zabrać głos. Bardzo proszę. Ponieważ jest dzisiaj bardzo dużo kontrowersji odnośnie tutaj spraw tych takich niejasnych, niby mogę powiedzieć, rodzice tam zarzucają organowi prowadzącemu jakieś tam problemy i tak dalej. Ja składam wniosek o niezajmowanie dzisiaj stanowiska i wniosek brzmi: Rada Miasta Mielca postanawia nie zajmować stanowiska w sprawie planowanej likwidacji Zespołu Szkół Specjalnych imienia Janusza Korczaka w Mielcu przez Radę Powiatu Mieleckiego, pozostawiające decyzję właściwemu organowi samorządu terytorialnemu. Rada Miasta w trosce o dobro dzieci wnosi do Rady Powiatu Mieleckiego o wnikliwą analizę i podjęcie najbardziej odpowiedniej decyzji. Dziękuję. Panie Dziękuję przewodniczący, bardzo. To jest jakaś propozycja umycia rąk. Nie można zmieniać w tym momencie programu sesji, ponieważ myśmy go przyjęli, a więc proszę Państwa, my nie zgadzamy się na to. Ja jako wnioskodawca naprawdę. To jest... Ale wie Pan co, nie może Pan odmówić radnemu złożenia wniosku. Nie, absolutnie. Więc w tym przypadku złożenie takiego wniosku tutaj wobec radnych jest to zgodne z prawem, jak najbardziej. Natomiast zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym nie możemy usunąć z obrad punktu, który Państwo żeście złożyli. I ten punkt nie zostaje usunięty. Natomiast pojawił się wniosek w tej chwili, który niejako konsumuje ten drugi. Przez Państwa, przepraszam, ten pierwszy przez Państwa złożony, bo jest dalej idący.
W związku z tym procedura będzie w tej chwili taka, że będziemy ponieważ ten jest szerszy wniosek, będziemy go procedować najpierw. Jeszcze raz przeczytam. Wniosek o niezajmowanie stanowiska. Rada Miasta Mielca postanawia nie zajmować stanowiska w sprawie planowanej likwidacji Zespołu Szkół Specjalnych imieniem Janusza Korczaka w Mielcu przez Radę Powiatu Mieleckiego, pozostawiając właściwą decyzję organowi samorządu terytorialnemu. Decyzję właściwemu organowi samorządu terytorialnego. Rada Miasta w trosce o dobro dzieci wnosi do Rady Powiatu Mieleckiego o wnikliwą analizę i podjęcie najbardziej odpowiedniej decyzji. I proszę Państwa, to jest, proszę bardzo. Ten wniosek to jest tchórzostwo i hańba. Proszę Państwa, to jest kwestia taka, że decyzję o połączeniu szkół, czyli o likwidacji, jak to nazwiemy, jest to suwerenna decyzja innego organu samorządu terytorialnego. My natomiast przyglądając się, mamy propozycję konkretną i ten wniosek przyjmę do głosowania. Jest to. Jest to wniosek, który wpłynął i tak jak mówię, konsumuje tamten wniosek, bo jest szerszy. Jeżeli nie będzie zajmowania stanowiska, to w takim przypadku ten drugi wniosek. Proszę bardzo, pan radny. Panie przewodniczący, jeżeli według pan ex cathedra stwierdza, że ten konsumuje, no to ja stwierdzam, że nie konsumuje, że nasz konsumuje ten wniosek. Bardzo proszę. Do tego zmierzałem. Bardzo proszę o wykładnię podstawy prawnej. Panią. Proszę bardzo, pani Anna Hatys. Może mikrofon proszę podać. Proszę Państwa, to Państwo decydujecie o tym, czy chcecie zająć stanowisko w tej sprawie, czy nie. Więc jeżeli taki wniosek o niezajmowanie stanowiska, który będzie prowadził do tego, że Rada się w ogóle na ten temat nie wypowie, jeżeli taki wniosek został złożony, to uważam, że powinien zostać przegłosowany. Jeżeli zdecydujecie Państwo o niezajmowaniu tego stanowiska, to wówczas to ten wniosek o negatywne zaopiniowanie reorganizacji będzie już bezprzedmiotowy. To do Państwa wszystko należy, ta decyzja należy. Dziękuję. Myślę, że mamy jasną wykładnię prawną w tej chwili, w jaki sposób ten wniosek, jeden i drugi, w jakiej pozycji się znajduje. Więc teraz zapytam, proszę bardzo. Proszę bardzo. Mamy w tej chwili za 10, za 5 się spotykamy tutaj. Proszę o zajęcie miejsc. Proszę o zajęcie miejsc. Proszę Państwa, proszę już o ciszę. Będziemy kontynuować. W związku z tym przystępujemy do procedury głosowania. Jeszcze raz powtarzam. Pierwszy wniosek głosujemy, ten, który został złożony przez radnego Andrzeja Szyszkę. Przeczyta się ten wniosek, tak? Proszę bardzo. Rada Miasta Mielca postanawia nie zajmować stanowiska w sprawie planowanej likwidacji Zespołu Szkół Specjalnych imieniem Janusza Korczaka w Mielcu przez Radę Powiatu Mieleckiego, pozostawiając decyzję właściwemu organowi samorządu terytorialnego. Rada Miasta w trosce o dobro dzieci wnosi do Rady Powiatu Mieleckiego o wnikliwą analizę i podjęcie najbardziej odpowiedniej decyzji.
i podpisany radny Andrzej Szyszka. I teraz zadaję pytanie. Kto z pań i z panów radnych jest za wnioskiem, który przed chwileczką przeczytałem, złożonym przez pana Andrzeja, radnego Andrzeja Szyszkę? Proszę o podniesienie ręki. Proszę przeliczyć. Proszę jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 13. Kto jest przeciwny? Siedem przeciwnych. Kto się wstrzymał? Dwie osoby wstrzymujące, czyli jest tak. 13 za wnioskiem, 7 przeciw i dwie wstrzymujące. Zgadza się, tak? Tym samym, proszę Państwa, nie będziemy już głosować następnego tego wniosku, który został złożony przez radnych, ten, który przeczytałem na początku. W związku z tym przechodzę do kolejnego punktu, zapytania i wolne wnioski. Nie widzę. Proszę bardzo. Proszę Państwa, tak jak tutaj mówimy, są pewne szczegółowe rzeczy, które jesteś, myślę, że starostwo jest w stanie rozwiązać, bo tutaj dużą wolę widzę z drugiej strony. Rozumiem również Państwa i jestem pełen szacunku z Państwa pewnej determinacji i woli po prostu zrealizowania tego Państwa przedsięwzięcia, żeby ten ośrodek powstał. Naprawdę jedną i drugą stronę podziwiam, dlatego że widzę otwartość z obu stron i widzę Państwa zaangażowanie w tym wszystkim. Dlatego cenię sobie to wszystko i dlatego poświęciliśmy dzisiaj tyle czasu, żeby określone zdanie sobie na ten temat wyrobić i widać, że nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe, proszę Państwa. Więc nie chciałbym, żeby były jakieś przyszywane tutaj łatki jednej czy drugiej osobie o złą wolę albo coś innego. Proszę Państwa, naprawdę chcemy, żeby to było jak najlepiej dla Państwa dzieci też. I myślę, że na tym już więcej nie chciałbym, tylko taki apel do wszystkich, którzy zajmują się tą sprawą, tak z jednej, jak i z drugiej strony, żeby te działania właśnie były nakierowane na spokój i pewne wyciszenie tematu, bo właśnie taki klimat pewnej awantury nie służy żadnym rozwiązaniom. Ponieważ nie było zapytań i wolnych wniosków. Proszę bardzo, pan radny. Tylko małe oświadczenie. Tak. Szanowni Państwo radni z Platformy Obywatelskiej, naszego Mielca, Razem dla Ziemi Mieleckiej, gratuluję, że proceduralnie, że się nas ograli. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wie pan, panie radny, no taka jest demokracja. Dziękuję bardzo. Zamykam 8. sesję nadzwyczajną Rady Miasta Mielca. Dziękuję Państwu za uwagę.